Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o filmie Boże Ciało, właściwie porozmawiać z Wami o filmie Boże Ciało, filmie w reżyserii Jana Komasy. Zbliża się premiera jego nowego filmu, czyli Hejtera, w związku z czym no to najwyższa pora, żeby coś z tym Bożym Ciałem zrobić. Wiem, zdaję sobie sprawę, że jestem z tym Bożym Ciałem dość spóźniona, bo powinnam była nagrać odcinek o tym mniej więcej miesiąc temu, czyli przed ceremonią rozdania Oscarów, ale wtedy pewnie główną część odcinka zajęłoby mi rozważanie, czy Boże Ciało dostanie Oscara. Life has so much more to show us than what we see every day. Films from around the world not only provide a vivid window into places and cultures unlike our own, they open a doorway into our minds and hearts. The more we watch, the more we know. The more we know, the more we care. No matter where we are from, we all ask ourselves the same questions. And sometimes the answer could be hidden in a film that represents our global language of cinema. Good evening. And here are the nominees for Best International Feature Film. From Poland, Corpus Christi, directed by Jan Komasa. From North Macedonia, Honeyland, directed by Lubo Stefanov and Tamara Kotevska. From France, Les Misérables, directed by Lach Lee. From Spain, Pain and Glory, directed by Pedro Almodóvar. From South Korea, Parasite, directed by Bong Joon-ho. And the Oscar goes to Parasite. This is the first movie from South Korea to be nominated and to win the Oscar. Wiemy już, że nie dostało. Wiemy, że Oscara zdobył południowo-koreański Parasite, w związku z czym te rozważania nam odpadają. O czym jest film Boże Ciało? Pewnie wszyscy wiecie. Podejrzewam, że większość z Was ten film widziała, ale dla tych, którzy nie widzieli, bądź też nawet nie wiedzą, o czym jest, to jest historia o młodym chłopaku, który w poprawczaku zyskuje taką potrzebę, tak, zostania księdzem. No i okazuje się, że niestety jest to niemożliwe. On z tego poprawczaka wychodzi, wyjeżdża na drugi koniec Polski do takiego małego miasteczka, gdzie ma pracować w stolarni. No i tam w tym miasteczku przez przypadek, nie przez przypadek, no trochę przez przypadek zostaje wzięty za księdza właśnie. No i zaczyna tę rolę pełnić. Wydawałoby się, że taki temat filmu, taki film to jest temat dość kontrowersyjny. Ja też przyznam, zanim zobaczyłam ten film, trochę tak myślałam. No i okazuje się, że nic bardziej błędnego. Jeśli pamiętacie taki amerykański film Footloose, to historia przedstawiona w Bożym Ciele jest do tego filmu dość podobna. Otóż miasteczko, do którego trafia nasz główny bohater, okazuje się miasteczkiem naznaczonym bardzo głęboką traumą i bardzo głębokimi, ciężkimi przeżyciami. Mianowicie mieszkańcy miasteczka, większość mieszkańców miasteczka trwa od długiego czasu w głębokiej żałobie. Grupa młodych ludzi, wracając z imprezy, zginęła w wypadku samochodowym. No i oczywiście mieszkańcy miasteczka obwiniają o spowodowanie tego wypadku kierowcę drugiego samochodu. Jak możecie się domyślić, skoro oni wracali z imprezy, no to może niekoniecznie wina leżała właśnie po stronie tamtego kierowcy, no ale oczywiście w tą taką alternatywną, tak, wersję zdarzeń, a jednocześnie prawdziwą, nikt w tym miasteczku nie chce uwierzyć. No i teraz tak naprawdę ta, wydawałoby się na początku, kontrowersyjna historia chłopaka, który będzie udawał księdza, no umówmy się, że temat religii to jest, jak już mówiłam w odcinku związanym z filmem Chrzest, to jest temat bardzo trudny, trudny do przepracowania, trudny do omawiania na zajęciach, trudny do oglądania. Temat religii, w ogóle tematy związane z religią w Polsce są tematami
tematami dosyć popularnymi. Doskonale wiecie, że jest to po polityce drugi najchętniej poruszany temat podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich w Polsce, natomiast nie w każdym kraju tak jest i w większości krajów jest jednak tak, tak wynika przynajmniej z prowadzonych przeze mnie ankiet dotyczących tematyki tabu w różnych kręgach kulturowych. W większości krajów jednak mówienie źle o religii, czy krytykowanie religii, czy co gorsza, naśmiewanie się z tej religii, no jest postrzegane jednak nie najlepiej. No i teraz takim zagrożeniem mógłby przecież być temat filmu Boże Ciało. No, sam ten opis, chłopak wychodzący z poprawczaka, który będzie udawał księdza, no sugeruje nam, że mogą się pojawić różnego rodzaju kontrowersje, a jednak okazuje się, że to piękny film. To film o miłości, to film o przebaczeniu, to film o tym, że warto czasem uwierzyć w młodych. To film o tym, że nowe i świeże potrafi przełamać nawet tak skostniałą bryłę lodu, jaką wydaje się społeczność tego miasteczka, w którym rozgrywa się film Boże Ciało. Nie będę znowu, jak zawsze, opowiadać Wam dokładnie, o czym jest film, bo nie wątpię, że jest wśród Was właśnie trochę ludzi, którzy tego filmu jednak jeszcze nie widzieli, więc naprawdę, naprawdę warto i polecam. No i teraz, co ewentualnie można by z tym filmem zrobić na zajęciach? Ja widzę tutaj dwie możliwości. Obie wydają mi się dość ważne i dość istotne. Myślę, że film w ogóle pokazywać na zajęciach warto, dlatego że no jest on filmem, tak, mądrym, przede wszystkim mądrym, a mądrego kina zdecydowanie w ostatnich czasach nam brak. No więc jeśli mamy do czynienia, jeśli pracujemy z młodymi ludźmi, jeśli pracujemy ze studentami, to tak, zdecydowanie oni powinni ten film obejrzeć. To jest film, który naprawdę daje do myślenia. No i teraz, gdybyśmy się mieli zastanowić, co zrobić z tym filmem leksykalnie, no to widzę zdecydowanie dwie bardzo wartościowe możliwości wykorzystania pretekstowego właśnie obejrzenia filmu Boże Ciało. Po pierwsze, wydaje mi się, że niezłym tematem na zajęcia, oczywiście zakres tego słownictwa, które zaraz Wam zaproponuję i zakres w ogóle tych zajęć i sposób ich poprowadzenia będzie zależał od składu grupy. Pamiętacie, mówiłam w odcinku o chrzcie, że to bardzo, bardzo ważne przy zajęciach związanych z tematami religijnymi, aby wytłumaczyć studentom bardzo dokładnie, że my nie prowadzimy dla nich zajęć z religii. Religia jest bardzo ważnym elementem polskiego językowego obrazu świata, polskiej rzeczywistości, polskiej mentalności. My bardzo dużo o religii mówimy, bardzo dużo o religii rozmawiamy. Bardzo mocno obecna jest ona w polskim dyskursie medialnym. Zatem student powyżej poziomu A2, osoba, tak, mówiąca w języku polskim powyżej poziomu A2, powinna się umieć posługiwać pewnym zakresem słownictwa, które pomoże jej na przykład właśnie poprowadzić rozmowy z Polakami przy stole albo zrozumieć ten dyskurs medialny, z którym mamy do czynienia na co dzień w polskiej telewizji czy w polskiej prasie. No i teraz wyobrażam sobie, że ciekawym zakresem słownictwa mogłyby być stopnie hierarchii kościelnej. Przecież ciągle w dyskursie publicznym w Polsce mówi się: kardynał taki a taki powiedział to, biskup taki a taki powiedział to, arcybiskup taki a taki powiedział to. No i teraz konia z rzędem dla przeciętnego człowieka, który wytłumaczy mi dokładnie, na czym polega odróżnienie tych stopni kościelnych, na czym one polegają, jak wygląda ta drabinka, jak wygląda ta hierarchia, który od drugiego czym się różni. Oczywiście pewnie w miarę każdy Polak jest w stanie powiedzieć, kim jest kardynał i jaką on spełnia funkcję, bo to jest dosyć łatwe. Natomiast właśnie podejrzewam, że nawet gdybyśmy przepytali przeciętnych naszych polskich znajomych, przeciętne polskie dzieci, które przecież uczą się w szkole religii, a z tego co wiem, na religii tego niestety nie uczą, nie są w stanie właśnie opowiedzieć dokładnie, jak ta hierarchia wygląda, jakie są te zmiany i właśnie, może nawet nie znają wszystkich tych nazw, które moglibyśmy wtedy na zajęciach wprowadzić. Żebym nie musiała być gołosłowna, zajrzałam do internetu, no i zobaczcie, na co się natknęłam.
Kolejne strony z wiadomościami, kolejne strony informacyjne proponują nam artykuły. Artykuły te w dużej mierze w Polsce związane są właśnie z tematami religijnymi, bądź też pojawia się w nich słownictwo, to o którym mówiłam, słownictwo dotyczące na przykład stopni kościelnych. No i teraz powiecie mi być może, że wasi studenci, czy też wasi słuchacze, wasi uczniowie nie będą może czytali takich artykułów. To być może, natomiast zwróćcie uwagę, że mogą natknąć się na przykład albo być zainteresowani chociażby światem kultury. No i tutaj już, żeby obejrzeć film Młody Papież czy Nowy Papież, albo żeby obejrzeć po polsku film Dwóch Papieży, żeby poczytać na temat tych filmów w języku polskim, to już to słownictwo zdecydowanie będzie im potrzebne. Też wprowadzić elementy związane z mszą, które, no właśnie, elementy tego, co pojawia się w kościele podczas mszy w Bożym Ciele. Nasz główny bohater prowadzi mszę. Można by też wprowadzić nazwy kolejnych sakramentów. Tutaj pojawia się między innymi sakrament ostatniego namaszczenia. No więc to wszystko jak najbardziej tak. Drugi pomysł, który mam, to jest pomysł związany z kalendarzem świąt polskich. Tak wiem, powiecie mi, tytuł Boże Ciało, to nie chodzi o to Boże Ciało. Natomiast zdecydowanie jest to pomysł, jest to pretekst, jest to okazja, żeby pokazać, co to Boże Ciało jeszcze w języku polskim oznacza. No i tutaj wyobrażam sobie takie zajęcia, ja zresztą takie zajęcia bardzo często prowadzę. Znowu jestem święcie przekonana, że one, gdybyśmy je przeprowadzili na polskich uczniach czy polskich studentach, też te ćwiczenia nie do końca poprawnie zostałyby wykonane. Ja tutaj robię takie ćwiczenie, przede wszystkim zaczynam od dania pustego kalendarza, właściwie pustej tabeli, tak, z wpisanymi nazwami miesięcy i obok pustymi polami. Do tego daję zestaw świąt polskich, różnych świąt, zarówno świąt kościelnych, jak i świąt państwowych, jak także i dnia matki, ojca, babci i dziadka, bo wiedzcie, że dzień babci i dziadka to jest kuriozum na skalę światową. Wszyscy studenci zawsze strasznie się z tego śmieją, że my takie święta obchodzimy. Dzień chłopca i tak dalej, bo właśnie dzień kobiet międzynarodowy, ale dzień chłopca już nie. Dzień kobiet, dzień matki międzynarodowy, ale dzień ojca już niekoniecznie, czy dzień mężczyzny już niekoniecznie. No i to wywołuje zawsze gorącą dyskusję na zajęciach. No więc przede wszystkim proszę wpisać do kalendarza odpowiednie święta. No i po ich wpisaniu możemy wybrane święta razem omówić, powiedzieć, na czym polegają. Możemy też zrobić takie ćwiczenie, w którym damy studentom różne słowa i oni będą mieli te słowa przypasować do obchodów kolejnych świąt. Tutaj już właśnie, co dalej z tym zrobicie, tutaj jest dosyć duża dowolność. Coś, co jeszcze mogę zaproponować, to sięgnięcie do książki Niecodzienny Polski, teksty i konteksty. To książka, która proponuje słownictwo specjalistyczne z różnych dziedzin i znajduje się tutaj także lekcja dotycząca religii, czy też religioznawstwa raczej, która, zobaczcie, i to jest być może bardzo dobry pomysł, żeby trochę rozluźnić ten tok lekcji związanej ze słownictwem religijnym, która proponuje omówienie innych religii, żebyśmy nie byli tacy chrześcijańsko czy też katolicko-centryczni, tak? Proponuję tutaj, ja jako autorka tej książki, pokazać także inne religie, porozmawiać o tych innych religiach i tym samym zyskać wiedzę na temat słownictwa związanego z różnymi religiami świata. No i jeszcze raz podkreślam, tak? Film Boże Ciało, no, jest mocno zatopiony w tej kulturze kościelnej, dość mocno jest właśnie związany z rytuałami kościelnymi, z obrzędami kościelnymi. No więc tutaj, jeżeli mielibyście na zajęciach studentów, czy też osoby, które, no, wyznają inną religię niż religia katolicka, no to oczywiście, tak jak mówiłam już wcześniej, bardzo wyraźnie trzeba podkreślić to, że my nie prowadzimy dla nich żadnej lekcji religii. Dla większości z nich będzie to zrozumiałe, jednak są czasami zdarzają się tacy studenci, którzy, no, wszelkie przejawy zajęć, które są związane jakoś tam z tematami religijnymi, no, odbierają tak trochę
krzywiąc się i mówiąc, że my troszkę za dużo tej religii na zajęciach wprowadzamy. Tutaj, no właśnie, dla Was ciekawostka, w badaniach przeprowadzonych przez jedną z moich koleżanek dotyczącą podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, studenci w dużej mierze wskazali, że dla nich największym problemem w tych podręcznikach jest pokazywanie dużej ilości tematów religijnych. No i dla większości nauczycieli języka polskiego jako obcego jest to szok, bo gdzieś tam tematy religijne w podręczniku, natomiast okazuje się, że tymi tematami religijnymi są lekcje związane z Bożym Narodzeniem, lekcje związane z Wielkanocą, lekcje związane ze Świętem Wszystkich Świętych. To studenci odbierają jako, no właśnie, tematy religijne, w związku z czym w przypadku puszczania takiego filmu na zajęciach i właśnie, jeżeli chcielibyśmy poprowadzić później zajęcia związane z leksyką taką stricte kościelną, no to zdecydowanie tutaj takie porządne wprowadzenie by się przydało. Jeszcze raz mówię, bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam film Boże Ciało. To jest film mądry, powtarzam jeszcze raz, ważny i film, który naprawdę uważam, że każdy powinien zobaczyć. Czy ten film zasłużył na Oscara? Myślę, że nie. To mówię to tak trochę ciszej, bo to pewnie nie jest jakiś bardzo popularny pogląd. Myślałabym sobie, że ten film zdecydowanie bardziej niż na Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny czy najlepszy film w ogóle zasłużyłby na dwa Oscary, a mianowicie na Oscara za najlepszy scenariusz i zdecydowanie na Oscara dla aktora odtwarzającego główną rolę, tak jak napisałam w artykule Polska Półka Filmowa w czasopiśmie Postscriptum, który ukaże się w najnowszym numerze, a który jest właśnie podsumowaniem sezonu kinowego 2019. Bartosz Bielejnia, który gra główną rolę w filmie Boże Ciało, nie gra. On po prostu jest. On nie można tej roli było zagrać inaczej. Tego nie mógł zagrać nikt inny. To jest absolutnie wspaniała rola. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pana, nie każdy z Was się zapyta, po co tu jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Każdy z nas jest kapłanem Chrystusa. Proszę księdza, a jakby maturę zrobił, to na pewno by się nic nie dało. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Zresztą jest wiele innych sposobów na to, żeby robić coś dobrego. Łatwiejszych. Bez rady. A skąd jesteś? Nieważne skąd jesteś, ważne dokąd zmierzasz. A ty dokąd zmierzasz? Księdzem jestem. Chciałem przywitać księdza Tomasza, który zawitał do nas w ramach wakacyjnej pielgrzymki. Gdzie jesteś? Szukają mnie? Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. Ale co, mszę i wszystko? I nie tylko. Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić 7 osób? Po co to rozdrapywać? Po co ci takie prowokacje, co? Akademia Amerykańska wciąż jeszcze nie docenia tych różnych elementów filmów, które pojawiają się w filmach nieamerykańskich. No, pamiętamy przy okazji Zimnej Wojny nominacje dla naszego operatora za zdjęcia do Zimnej Wojny, no więc miejmy nadzieję, że kroczek po kroczku, że zwycięstwo Parasite'a w głównej kategorii, czyli w kategorii najlepszy film, że to też jest taki kolejny mały krok, no i że tak powoli, powoli będziemy coraz częściej świadkami takich nominacji, choć powiem szczerze, że każda kolejna ceremonia rozdania Oscarów nie napawa mnie wielkim optymizmem i nie napawa mnie taką myślą, że będzie lepiej i wiele się w tym dość skostniałym towarzystwie zmieni, ale trzeba mieć nadzieję. Trzymajcie się, mam nadzieję, że jeżeli nie widzieliście Bożego Ciała, to wkrótce je obejrzycie. Do zobaczenia.